Antoni Kępiński, autoportret człowieka, śmierć i transcendencja. Śmierć przeplata się stale z życiem. Zbliżenie do śmierci niesie ze sobą niebezpieczeństwo w postaci pokusy, by być w jej nieskończoność wciągniętym. Im śmierć jest dalej, tym łatwiej się z nią flirtuje. Chyba nie ma ludzi którzy by nigdy w życiu nie marzyli o śmierci i nie widzieli w niej jedynego rozwiązania. Tęsknota za śmiercią jest niejednokrotnie tęsknotą za powrotem do bezpieczeństwa najwcześniejszego okresu życia. Śmierć nęci swym urokiem odpoczynku, końca wszystkiego, tajemnicą niebytu, możnością wyładowania agresji w stosunku do własnej osoby. Nastawienie uczuciowe do śmierci u człowieka nie jest jednoznaczne. Człowiek boi się śmierci, ale też śmierć go pociąga. Życie w stałym lęku przed śmiercią jest wszakże czymś patologicznym. Może wynika on z poczucia bezsensu swojego życia i stłumionej myśli, że jedynym rozwiązaniem byłaby właśnie śmierć. Lęk przed śmiercią i lęk przed chorobą psychiczną. Są zjawiskami pokrewnymi. Powiedzenie, że ktoś umarł ze strachu, nie jest tylko przenośnią. Spojrzeniem można człowieka zabić w dosłownym nawet tego słowa znaczeniu. Istotną przyczyną w wypadkach tak zwanej psychicznej śmierci, śmierć wudu, jest całkowita utrata nadziei. Śmierć jest odpoczynkiem, końcem znoju życia, jest ucieczką przed tym wszystkim, co człowieka gnębi. Gdy świat odpycha, wówczas tylko śmierć pociąga. Wykluczenie ze świata społecznego, śmierć społeczna, równa się dla człowieka śmierci biologicznej. Nasz świat, który wydaje się tak rzeczywisty i stabilny, staje się bańką mydlaną, złudą, która rozpływa się w momencie śmierci. Agonia polega prawdopodobnie na rozpaczliwym wysiłku oddalenia się od śmierci, maksymalnej mobilizacji ustroju do walki o życie, w której chwile poddania się łączą się z utratą przytomności, z ucieczką w majaki senne, w błyskawiczne obrazy przeszłości. Śmierć jest zwykle zamieniona na drobną monetę udręczania siebie i otoczenia, Śmierć jest zagładą własnego świata, a tym samym całego świata. Cechą każdej kultury ludzkiej jest szacunek wobec śmierci i kult zmarłych, w którym wyraża się ludzka tęsknota do nieśmiertelności. Śmierć jest dla człowieka kresem wszystkiego. Umieranie jest jednocześnie z martwych wstaniem. Każdy człowiek, nawet Najskromniejsze zostawia ślad po sobie. Nie da się więc człowieka zamknąć w granicach jego narodzin i śmierci. Jego życie zahacza o przeszłość i sięga w przyszłość. Z biologicznego punktu widzenia życie jest nieśmiertelne nigdy nie ginie, gdyż charakterystyką życia jest zdolność prokracji, przenoszenia własnego planu genetycznego. Jednostka jest śmiertelna na tle nieśmiertelności życia. Nieśmiertelność gatunkową osiąga człowiek w zespoleniu seksualnym, dzięki któremu odradza się jakby w nowym pokoleniu. Człowiek nie mieści się w prawach zachowania życia własnego i życia gatunku. Chce swój porządek zaszczepić w otoczenie, zostawić po sobie ślad, nie umrzeć całkowicie. Między biologiczną, genetyczną a kulturową nieśmiertelnością jest jednak zasadnicza różnica. Pierwsza z nich nie jest świadoma, jej się podlega. Kierować nią nie można. Natomiast druga wymaga jak najbardziej świadomego wysiłku. Mit śmierci i zmartwychwstania, tudzież krzepiąca śmiertelnych wiara w nieśmiertelność, a choćby trwałość własnych idei i przekonań, są może wyrazem ciągłości życia, który znajduje swe odbicie w rytmie pór roku. Dążenie do nieśmiertelności może wynikać stąd, że w przeciwieństwie do świata roślinnego i zwierzęcego, metabolizm informacyjny ulegał człowieka jakby przerostowi. Przestaje być podporządkowany bezwzględnie metabolizmowi energetycznemu. Uzyskuje swoją samodzielność tak, że na przykład sygnał w formie słowa, idei uwalnia się jakby spod niewoli praw życia, uzyskując w ten sposób swoistą nieśmiertelność. Nasze słowa i uczucia są nieśmiertelne. Rzutowanie się w przyszłość w swoiście ludzkim odczuciu sięga zwykle poza kresy życia biologicznego i właściwie każdy człowiek łudzi się nadzieją że non omnis moriar jakby poza swym życiem doczesnym miał znaleźć rekompensatę za jego klęski. Konieczność spojrzenia na życie sub pod płaszczykiem ironii pogłębia dotychczasowy styl życia. Człowiek staje się mądrzejszy i spokojniejszy. Umiera człowiek, ale zostaje po nim słowo, specyficzny dla niego gest Klimat uczuciowy, który wokół siebie roztaczał, a więc jego jakby symbole, które zostały swego czasu rzucone w świat otaczający i w tym świecie się zatrzymały, podczas gdy ciało przestało istnieć. Człowiek dla symbolu poświęca swe życie, może nawet umrzeć przekroczywszy symbole mające znaczenie tabu. Sam człowiek jest nieoznaczony. Da się jednak określić i oznaczyć to, co wyrzeźbił on swą osobą w otoczeniu, jaki ślad po sobie zostawił. Ślad ten jest zazwyczaj trwalszy od samego człowieka, a nieraz sięga w lata, nawet we wieki poza kres jego życia. Koniec książki Autoportret człowieka. Myśli. Aforyzmy.